Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w drugim odcinku kariery Lionela Messiego w FIFA 15. Jutro sobota, więc możecie się spodziewać bodajże chyba Neuera albo Robena. Po prostu nie mogę sobie to spamiętać, kto ma więcej głosów od kogo. Okej. Myślę, że możemy już od razu zacząć. Nie chcę tutaj wszystko tutaj szczegółowo opowiadać. Bierzemy te na razie, chociaż wziąłbym alternatywne. O, te mogłyby być lepsze, zdecydowanie. Będziemy grać dzisiaj z OGC Nice. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście rozgrywka Messi. On nie ma przypadkiem kontuzji? No tam coś widziałem, taki plasterek. Kurde, trzeba uważać. A takie buty. Ładne. O ty gnoju. Obronił mi to. No, i tak nam poszło. Taki prosty trening. Na stadionie Wald Station. Stadion, przepraszam. Źle to przeczytałem. Wald Stadion. Okej, mam nadzieję, że nie będzie problemów. I Mirrors Action dzisiaj mi da szansę nagrać bez problemu materiał. Bo wczoraj to była epidemia, wręcz bym powiedział. I przez to straciłem jeden mecz i musiałem zagrać kolejny, ale to akurat był pucharowy, więc nawet ciekawie było, w którym Zlatan strzelił hat-tricka w 22 minuty meczowe, a to jest naprawdę rekord, tego nawet Cristiano nie pobije teraz, chyba że mu się kiedyś to uda u mnie. Dobra, Messi dośrodkowywuje. A zrobimy dalekie dośrodkowanie. Ale żeśmy to zawalili. No i ocena nam za to spadła. Bo żeśmy popełnili dość drastyczny błąd. Oczekuję podania w dalszym ciągu. No, czekam na więcej akcji. A czuję, że coś się zaraz może stać. O, ładnie dośrodkowałeś, muszę przyznać. Wyszło ci to naprawdę nieźle. Ale do Messiego. No, bardzo rozsądnie. No, o, teraz podanie do mnie. Jest pięknie. I teraz jedziemy. Patrz! Wykopały mi tą piłkę, gnoje. Nie wierzę. Dobra. O, prawie by poszła bomba. Muszę też z daleka próbować, bo ja zawsze strzelam z bliska w tej FIFA. W 14 to odważnie stawiałem opór strzelając z daleka. A jedyny rekord to jest Lewandowski z 35 metra. A to w 14. Tutaj na razie mam rekord z 30 metra informem z Tunezji. Ale strzelił na jakimś fuksie. Dobra, czekam aż dośrodkują mi to. Gówno się z tej akcji stało. Czekam na kolejne badania. Chyba że się sam będę musiał doprosić o to. Patrz, kurde. Pańskie samoluby nie patrzą na mnie. No serio. Messi. Pierwsze pudło. Ale no z takiego kąta i tak bym nie trafił. Chyba że mogłem tą piłkę najpierw zatrzymać trochę, nieco ją podkręcić i potem strzelić, zmienić jej kąt. Ale cóż, ja się wolałem pospieszyć. Dobra, czekam aż oni mi tu podadzą tą piłkę. Dobra, podać. No czemu oni do siebie podają? Ja to już powiedziałem 100 razy, ale to i tak jest niebezpieczne. Dlaczego oni mi tak to robią? No i
Cholera. No i patrz go, Messi. Nie. Tego nie skomentuję nigdy. Za żadne skarby. Co to było? Dobra, jedziesz, Messi. No przecież okiwasz ich. No. No, trochę się pobawiliśmy. Jeszcze tutaj palcem wskazuje, że nie wolno, nie wolno, bo będzie bicie. Ej, Messi. O, ponad poprzeczką. Nie, tak centralnie bym powiedział. Okienko, no. No i Messi, 21 minuta, brameczka. 1-0. Ale macie rację, ja mogę zmienić ten poziom trudności, ale to dopiero, nie wiem, mogę to w niedzielę zrobić, jak chcecie. Jak będę grał na przykład, nie wiem, albo Neuerem, chyba to będzie Neuer w niedzielę, nie mam pewności. Ładnie, jedziesz. No kurde, to mogła być bramka! Jezu, przecież wy to widzieliście, to mogła być bramka. Tak ładnie Messi się bawił tą piłką. Ale właśnie, taka zabawa się już skończyła. Failem. O kurde, no prawie trafiła piłka. Lecz brakowało. Teraz mam wrażenie, że nie tnie. Podaj, dzięki. Pięknie. Wyminięty jeden, drugi. I teraz jeszcze raz. O Boże, nie, 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 nie! To już miał być hat-trick. Znaczy byłby hat-trick, ale znowu sobie zepsułem akcję. Wyrzuć tu do mnie. Nie pozwolę ci. Kurde, pozwolił jednak. Ty, który to kopnął? Już prawie by trafił. Dobra. Oczekuję piłeczki. No podaj to. Jasno! No Messi. No to jest Leo Messi. Co on zrobił? Dlaczego on tego nie trafił? Przecież to byłoby najpiękniejsze okienko, jakie, kurde, oczy człowieka widziały. Podaj do mnie tam. Nie poda, no. To jest, kurde, szary Hiszpan. Aha. Już taką sytuację widzieliśmy, ale był spalony wtedy. A teraz nie wiem, co to miało być. O kurde, podać mi tą piłkę. Ciołki. Dziękuję. A teraz ja się bawię. Pięknie. Może... Nie, no myślałem, że dobije to, no. Nie ma. Nie ma takiej opcji. No podaj to. Kurde. Co, nie umiałem nawet już do tej piłki dobiec. Nie mówię o Messi, bo Messi to jest motorynka. Jakby ktoś to powiedział. Dobra, czekam na podanie, tak gdzieś się zbliżę, może nieco ładnie. No bierz tą piłkę, Messi. No i ładnie, jedziesz, jedziesz, jedziesz! Jedziesz! Fuck. A, kurde. Niezłe wybicie, no muszę przyznać. Na razie Messi na bramka. A, czemu ja bym to zmarnował? Miałbym już hat-tricka szybko. A tak to po prostu jeden gol tylko jest na moim koncie. Znaczy na koncie Messiego. Okej. Okay. Polaj to. Dobra. Prawie było podanie, no prawie. Okej. Okay. Na kogo tego oni teraz zbliżam?
mi się to nadzwyczaj nie podoba. No podaj! Dobra, teraz coś do mnie na T się pisał. Spalony. No niestety tak wyszło. Neymar jest 1-0. Jak dla Barcelony to powinno być już 5-0. No nie no, przesadziłem ze 3 chociaż. Ale dobra, takie 1-0 też satysfakcjonuje, bo Messi strzelił jedną brameczkę. Ktoś do mnie pisze, albo to ktoś pisze. Marsylia kontra Real Madryt, to proszę, jest po jednym golu. Ciekawe, kto by pomyślał. Dobra, podaj do mnie. Ale mnie tutaj pokopali. To było niesprawiedliwe potraktowanie. To też bym powiedział. Czekam na podanie dalsze. Spalony. Ładnie Messi. Tutaj nieporozumienie z Neymarem. Kompletne. Są dwa różne światy. Jeden ma flagę zieloną, a drugi niebieską. No to taką jasno niebieską. Mówię o Messim. Dobra. Nie podadzą do mnie. Poczekam sobie najdłużej. No Neymar, no kurde, czemu żeś tego w tej chwili nie dośrodkował? Tylko czekałeś, nie wiem na co. I co tak teraz mi spamią na tym TS-ie? Kurde, wczoraj lagi, dzisiaj spam. Co jutro? Kurde, bo ja zaraz wyczerpię tego sprinta Messiego. A już Messi nie biega za szybko, jakbym chciał. Kurde, kto tak spami? Co ten koleś 5 minut trzyma piłkę, nie wiem, na kij? No nie, no Messi! No co ty zrobiłeś? No dobiegnij! No i kurde. Chyba dzisiaj pograłeś już sobie, Messi. Chyba, że jeszcze podadzą do mnie. Inteligenty. No teraz, teraz, podaj, podaj! Jasny gwin. No ma Barcelona dzisiaj gra gorzej niż wcześniej. I kurde, skończcie mi spamić. Zastam się obóz, osobiście przejdę. Wyrzuć. Co to było? Aha, tu powinien być już odgwizdany faul, ale nie, sędzia trzyma dalej grę. Lag oznacza. Dobra. Chyba już wiem, co te lagi oznaczają. No, to oznaczają, że kurde, z Barcelony nie potrafi strzelać. Nic. Super. Sergi Roberto. No co mnie on obchodzi, że siedzi na ławce i odgrzewa sobie ten dupsko na fotelu. Na fotelu, na ławce, nie wiem gdzie on tam jest. Co my tutaj z ława. Podaj to. Podasz. Podaj do ledwie biegającego Messiego. Dziękuję. A teraz patrz co Messi robi. Tyle zrobił, ile mógł, czyli gówno. Bez obrazy, ale nie, już Messi nie ma sił na grę, a jego ocena no po prostu spada i spada. A ja nie chcę dzisiaj tak zagrać, słabo. No podaj to teraz. No, elegancko, kurde, tak tylko Barcelona potrafi podawać. Dobra, chociaż strzelili bramkę, no kurde, który to odważny. Sawi? No, Xavi, zgadłem. No, Xavi. No, prawie byłoby od pleców i by Messi miał bramkę. Ale nie, dzisiaj Messi słabo. Ja uważam, że dzisiaj Messi słabo zagrał. Więc ma na koncie tylko 3 brameczki. Na razie, chyba że jeszcze coś się zmieni. O! Odpalił na koniec. Nie odpalił. Kurde, Messi dzisiaj mnie rozczaruje. No, no ale przecież to mogło już paść prosto do okienka.
Musiałeś to zawalić. Ocena Messiego 8-0, no dobrze, no niby jest ta ocena 8-0, ale jak dla mnie to powinno być już na 9. Na 9 i równe 0 przynajmniej, to już bym przyjął jeszcze taką ocenę, ale 8. I ta ocena i tak spada, więc Messi dzisiaj wyjątkowo słabo. Nie wiem, co jest spowodowane. Wywalczyliśmy rzut rożny. Xavi chociaż ma jedną bramkę. Neymar będzie wykonywał porożny, więc mi poznaje. Dobra. No podajcie do niego. Ładnie, ładnie. O! Dzisiaj asystuje Messi, na to wychodzi. I kolejną bramkę strzela Xavi. Czyli dzisiaj Messi bardziej po asysty sięga. W sumie niech będzie, dzisiaj niech Messi ma tylko jedną bramkę. Możemy co najwyżej teraz poasystować. O ile nam zaliczyło to jako asystę. Ale nie widzę, żeby nam się ocena powiększała. Więc to chyba nie była asysta. Dobra, Xavi, no i faul, no w końcu odgwizdał. Kurde, Messiego mi tu będzie faulował. Jeszcze się Xavi pcha. Specjalnie. Dobra, czekam aż dostanę podanie. Tu. Oła. No serio! Takie podanie spalić, no kurde, co wy mi robicie? No Messi! Kurde. No, już od razu jego cena spada na 8-0. Bez sensu. O, kurde, no i bez jaj miał pół oceny i od razu już stracił te pół. O, i teraz zostałem 8-1. Nie, spadło. No bez sens totalny. Podałbyś. Nie, to, no dzisiaj Messi gra do dupy. Muszę to powiedzieć. A, będzie 7,5. Jak tak dalej będzie. Messi dzisiaj słabo. Słabo. Też mogę se pobuczeć, mam prawo. Messi, ja nie mogę, nawet taką piłkę nie sięgnę, no. Co on robi dzisiaj? Pff, elegancko, no. Kurde, Messi. Chyba 50 razy powiedziałem Messi. Ale to muszę powiedzieć znowu. Dobra. Dzisiaj się Messi nie wyliżysz z tego. Jedna bramka. Pewnie jeszcze nie będzie ani jednej asysty. No, fajnie. 6-9, no. No Messi, wiesz co to znaczy 6-9. Ja rozumiem co to w twoim wzroście, odczuciu to znaczy, ale nie w piłce nożnej, człowieku. No podaj to! To jest ostatnia minuta, żeby odrobić stratę. No, kurde nie. Chyba jednak nie. Okej, no wykorzystaj to, Messi. Messi! 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 Kurde, on, ten to już chyba rozkłada w pół. Dobra. No bierz to! Ładnie. Boże, jak patrzę na Messiego i jak on już kurde nie może biegać, to jemu się już ma czarno w oczach robi. Dobra, gwizdaj to sędzia. A Messi dzisiaj słabo. Nie ma co. Dzisiaj jest w słabej formie. Ocena pewnie 7-0 albo 6-9. Jak Xavi jest dzisiaj zawodnikiem meczu. O, słabo Messi, no. Muszę ci powiedzieć, że będzie klaps z mordy, no i wypłata niska, no. Asysty chociaż są? Nie. No kurde, to jest inteligentny człowiek. Muszę mu przyznać. Oj. Mimo, że jest 3-0, to Messi się nie popisał. No i Xavi ma 8,5, no to jest kurde sprawiedliwość. O, nawet Neymar już ma mniejszą ocenę ode mnie, więc w sumie... O. No muszę się pogodzić z tym. Tu to już oceny mają takie drewniane. LOL.
Ale nasz bramkarz ma nawet gorszą ocenę od niego. Trochę wstyd bym powiedział. No, 2 do 2 jest. A tu, no Messiemu pewnie spadnie overall za to. I następny mecz będzie ze Stoke City, czyli mecz Ligi Hiszpańskiej kontra Angielskiej. Dziękuję bardzo za obejrzenie, no dzisiaj słabo zagrałem. Messi też słabo zagrał, bo tylko jedna brameczka, no i w sumie tyle. Więc no, nie popisał się wyjątkowo bardzo swoimi wielkimi umiejętnościami jak na 10 lat gry w Barcelonie. Ale może następnym razem pójdzie mu lepiej. Zobaczymy. Trzymajcie się. Na razie. Yo.